Tak na gorąco zapytać wypada, co jest najważniejszą częścią tej informacji, która zelektryzowała dzisiejszego wieczoru komentatorów politycznych, chociaż wszyscy się jej spodziewali od dłuższego czasu. Mówię oczywiście o informacji o tym, że Jarosław Gowin nie jest już wicepremierem, w związku z czym zapewne porozumienie nie jest już częścią koalicji rządzącej, w związku z czym zapewne Zjednoczona Prawica nie ma większości parlamentarnej, ale to właśnie nie jest pewne, bo większość parlamentarna to coś, co istnieje albo nie istnieje przy różnych głosowaniach i tak naprawdę tym wszystkim, którzy ekscytują się tą utratą większości przez PiS, zwracam uwagę, że on już w wielu wypadkach nie miał większości. Na przykład nie miał większości dla piątki dla zwierząt, którą przegłosowała mu opozycja. Nie miał większości dla innych projektów, a z drugiej strony dla niektórych projektów może mieć większość, bo na przykład ci, którzy nie należą do klubu Zjednoczonej Prawicy, jednak będą głosować za rządem. Więc nie to mnie najbardziej interesuje, jak teraz potoczy się głosowanie nad sprawą TVN-u, jak się potoczą głosowania nad Polskim Ładem, choć to oczywiście w dużym stopniu jest ciekawe, natomiast najbardziej zastanawia mnie to, jak teraz się potoczą losy Gowina, właśnie w tym sensie, w tym pytaniu, które zadałem w tytule. Czy Gowinowi należy gratulować, że uciekł z Titanica tuż przed tym, zanim on się rozbił o górę lodową, czy należy mu współczuć, że wpadł między młyńskie kamienie, które go zgniotą, ponieważ dla wszystkich zwolenników umownej prawicy jest teraz zdrajcą, a dla wszystkich zwolenników lewicowo-liberalnej opozycji nie przestał być tym zdrajcą, który przeszedł do PiSu, choć kiedyś był członkiem rządu Platformy Obywatelskiej. No i jest jeszcze Konfederacja, ale tam też nie sądzę ani żeby go wina ciągnęło, ani żeby go tam chcieli. Teoretycznie jest jeszcze ruch Hołowni. Mogłoby się wydawać, że ruch Hołowni takiego polityka, który już był w PO i był w PiS-ie, nie będzie chciał przyjmować. No ale skoro zrobił sobie koło poselskie z tego, z kogo sobie zrobił, to nie można czegoś takiego wykluczyć. Jest jeszcze oczywiście taka możliwość, że oba warianty są aktualne. To znaczy i prawdą jest, że Gowin uciekł z Titanica idącego na górę lodową i prawdą jest, że więcej kariery już nie zrobi, bo jak to opisywałem dość dokładnie w tekście, który okazał się proroczy w tym wydaniu tygodnika Do Rzeczy, który w tej chwili jest w kioskach, aczkolwiek wygodniej go sobie zaprenumerować u nas w redakcji cyfrowo, to właściwie jest to taki moment, kiedy taką tezę postawiłem w artykule, nie chcę powtarzać, bo może ktoś czytał, ale mam wrażenie, że właśnie w ten moment wybrano, aby sprowokować Gowina do buntu i wypchnąć go po prostu ze Zjednoczonej Prawicy. Właśnie w tym momencie, kiedy powrót Tuska zniszczył wszelkie nadzieje, jakie mógł Gowin mieć na stworzenie wspólnie z PSL-em pod kątem następnych wyborów jakiejś koalicji hasłowo centroprawicowej z tym jeszcze rzekomym skrzydłem konserwatywnym Platformy Obywatelskiej po wyrzuceniu Zalewskiego Rasia, wydawało się, że no coś takiego uda się sklecić. Powrót Tuska chyba to wszystko zniszczył także dlatego, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest przybocznym tygryskiem, czy można powiedzieć nawet takim pluszowym tygryskiem Donalda Tuska i raczej nie wydaje się, żeby cokolwiek zrobił przeciwko niemu, a Tusk Gowina zwyczajnie nie potrzebuje. Pytanie, czy Polacy potrzebują Gowina, i to jest właśnie moim zdaniem najsmutniejsze pytanie, ponieważ jest to pytanie o to tak naprawdę, czy Polacy potrzebują jakiegoś rozsądnego centrum. Nie wdając się w tej chwili w opinię na temat charyzmy Jarosława Gowina, błędów, które ewentualnie popełniał, czy miękkości, jaką się wykazał, kiedy trzeba było być twardym, choć i twardości być może, którą się wykazał wtedy, kiedy należało być miękkim. Nie wiem, nie wchodząc w to wszystko, Jarosław Gowin starał się zbudować partię umiarkowanego centrum
tradycjonalistycznego, ale nie fundamentalistycznego, wolnorynkowego, ale nie obłędnie wolnorynkowego, czy nie wiem, nie dzikiego kapitalizmu. Używam takich słów, które są mi obce. Staram się oddać to językiem obowiązującym w debacie publicznej. To, co Jarosław Gowin usiłował zrobić i nadal usiłuje, i co się okazuje, na to nie ma miejsca. Jak na razie. No miejsce, bo ponieważ nie sądzę, żeby ktokolwiek dostrzegał taką formację w Szymonie Hołowni. Jeżeli Hołownia miał te swoje 5 minut, które się chyba zresztą teraz kończą tak samo jak skończyło się 5 minut Rafała Trzaskowskiego, to Hołownia dostał szansę raczej jako celebryta, jako gwiazdor, jako nie wiadomo kto, jako inna oferta i powiedziałbym świeższy, młodszy antypis od Budki, Schetyny i pani Lubnauer i tego typu postaci, ale nie jako jakieś tam rozsądne, umiarkowanie konserwatywne centrum, bo co prawda na samym początku tak Hołownia próbował się przedstawić, że tu niby publicysta katolicki i tak dalej, ale odkąd właściwie zaczął cokolwiek w polityce znaczyć, to nawet nie próbował. Więc pytanie, czy jest miejsce na taką formację? Obecne sondaże zdają się pokazywać, że nie ma, że między tymi blokami możliwe są tylko jeszcze dalej idące skrajności. Może być coś na prawo od PiS-u i jest. Może by coś być na lewo od PO i jest, chociaż nie wiadomo, co z tym będzie, ale zawsze zostanie jakaś partia Razem, zawsze zostaną jakieś strajki kobiet czy tego typu ugrupowania skrajnie lewicowe. Natomiast w środku pomiędzy PiS-em a Platformą, czy jest miejsce na cokolwiek? PSL-u jako, jak mówię, wiejskiej przybudówki Platformy nie uważam za samodzielną siłę polityczną i ona się zresztą nie zwraca do nikogo. Zresztą nie jest to taka partia, jak ona się przedstawia, to jest legenda. Więc z czym Gowin może wystartować? Jeśli rzeczywiście, do ludzi mówię, z czym może wystartować, ale też czy może wystartować w wyborach przyspieszonych, które stają się coraz bardziej prawdopodobne. I tu muszę powiedzieć, że kiedy chyba 3 czy 4 programy temu Mariusz Gierej w saloniku politycznym moim w Republice w taką teorię przedstawił, że Prawo i Sprawiedliwość będzie zmierzać do oddania władzy, dopóki jeszcze może ją oddać, zachowując największy klub w Sejmie, no, to tak powiedzmy z sondaży wynika około 200 mandatów plus do 2025 roku życzliwy PiS-owi prezydent. No, wtedy wydawało mi się, że to jest śmiała teoria. Teraz mi się wydaje, że ta teoria jest całkiem prawdopodobna. Może rzeczywiście idziemy do nowych wyborów i z czym Jarosław Gowin w tych wyborach może wystartować. Jeśli okaże się, że naprawdę wyskoczył z tego Titanika tuż przed zderzeniem z górą lodową, to być może zapunktuje mu to. A góra lodowa, no rzeczywiście na horyzoncie majaczy i niektóre zachowania sternika pisowskiej Nawy też, o jaka gra słów, też można powiedzieć z majaczeniem coś mają wspólnego. Jeśli Izba Dyscyplinarna jest rozwiązywana nie dlatego, że TSU kazało, tylko dlatego, że w ogóle od samego początku żeśmy jej nie chcieli i to nie ma o czym gadać. Jeśli okaże się zaraz, że ustawa o TVN-ie wcale nie była ustawą pisowską i w ogóle nikt nie miał ochoty jej wpuszczać w obieg i to w ogóle wszystko było nieporozumienie i nie ma to nic wspólnego z tym, że Amerykanie tupnęli na nas, tylko sami od początku nie chcieliśmy tej ustawy, to dalej tą logiką będzie jeszcze, że ten Polski Ład to też właściwie od początku go nie chcieliśmy i nie był to żaden plan, program, który miał być wcielony. A potem będzie to, że nie udało się, w związku z tym obiektywne trudności sprawiają, że weryfikujemy swoje siły w nowych wyborach. No to wtedy się okaże, że jednak Gowinowi będzie czego pogratulować. Bo choć sądzę, że to nie on wybrał ten moment, powtarzam, moim zdaniem uznano, wiadomo kto, no, komendant uznał, że nie będzie lepszego momentu do pozbycia się Gowina i postraszenia jego ludzi, że jak pójdą za nim, to mają przerąbane. Ale czy pójdą, ilu pójdzie, dokąd pójdzie, tego oczywiście w chwili, gdy ten film nagrywam i prawdopodobnie również, gdy Państwo go oglądają, nie wiemy. Natomiast
Wydaje mi się, że jest jeszcze dla Gowina jakaś szansa na powrót, ale może to jest moje chciejstwo. Może to jest moje chciejstwo, żeby po prostu była w Polsce przestrzeń dla formacji, która nie chce być PiS-em, nie chce być Platformą i nie chce być skrajna. Jak jest, pewnie niedługo na wiosnę w wyborach się to okaże.